O rany, co ty masz na sobie? Jesteś pewien, że jesteś w odpowiednim miejscu? Spójrz na tę dwójkę. Kiedy jesteś z bratem, możecie wypróbować najśmieszniejsze filtry na Insta. Zobacz, robimy nawet te same miny. Ale z nas ślicznotki. A teraz fotka na moją Insta Story. Zrób poważną minę. Jedna z najśmieszniejszych rzeczy to zamiana twarzy. Wow, ładna byłaby z ciebie dziewczyna. Jak myślisz, co by było, gdybyśmy zamienili się ciałami, ale tylko na jeden dzień? Brzmi jak scenariusz jakiejś komedii. Ale czas do spania. Idźmy do naszych pokoi. Siostra tuli się do misia. A brat ma poważną, męską norę. Nie mają pojęcia, jak bardzo zdziwią się rankiem. Pierwsza budzi się siostra. Uff, co to za maniery? Może to jednak nie jest siostra? Skąd się wzięła ta głupia maska? I co to za dziwne uczucie? Muszę umyć twarz. A! Dlaczego jestem w ciele mojej siostry? I mam biust? No to ciekawe. Ale nawet biust nie poprawi mi humoru. Co mam zrobić z tym wszystkim? A teraz zobaczmy, jak siostra radzi sobie w nowym ciele. Pobudka! Dzień dobry wszystkim! A, facet z kokardą na głowie jest taki słodki. Chwila, chwila. Gdzie moje włosy? Moje piękne, długie włosy! A to co? O nie, chyba nie jestem sobą. Dobrze, że mój brat tu jest. Hej, wstawaj! Dlaczego jesteś taka smutna? Ostrożnie z tym ciałem. Nie spuszczaj go tak więcej. Ach, spotkanie ze sobą. Nikt się tego nie spodziewał. Dalej, wstawaj z podłogi. Naprawdę myślisz, że to na zawsze? Już nigdy nie założę pięknej sukienki na bal? I nigdy nie wyjdę za mąż? Ściągaj tą opaskę, ściska ci mózg. Przestań dramatyzować. Oceńmy sytuację. Ja jestem tobą, a ty mną. Chłopczyca i laluś. Wszystko się pomieszało. Mam nadzieję, że to tylko tymczasowe. Nic nie zrobimy. Miejmy nadzieję, że nikt się nie zorientuje. Idźmy do naszych pokoi. Nie te drzwi. Ach tak, to teraz mój pokój. Ugh. Musimy nauczyć się z tym żyć. Ale ciężko pozbyć się starych nawyków. Kosmetyczka i lusterko. Najpierw trzeba się za siebie wziąć. Jak on może tak traktować swoje ciało? Depilacja tych grubych brwi. Au! Ciekawe, jaki lakier do paznokci wybierze mój brat. Tyle zadań na dziś. A oto brat. Wygląda na to, że jest w poważnych tarapatach. Nie radzi sobie z zapięciem. Mistrzyni musi go nauczyć. To proste. Tu są haczyki, a tutaj kółka. Faceci potrafią zrobić problem z niczego. Nieźle jak na pierwszy raz. Masz na sobie makijaż? Pokaż mi paznokcie. Nawet nie próbuj malować moich paznokci albo twarzy. Brat bierze ze sobą kosmetyczkę. Teraz bardziej jej potrzebuje. Chyba też tęskni za swoim dawnym życiem. Przeprowadzka. Niedaleko, tylko na drzwi obok. Od razu lepiej. Bycie facetem to straszna nuda. Ale dobrze, że mam prostownicę. Gładkie pasma to zawsze dobry pomysł. Ale brat ma pewien kosmetyczny problem. Co ma zrobić z tym wszystkim? O nie, co się stało z moimi włosami? Przestań zmieniać moją stylówę. Okej, ale najpierw pomogę ci z makijażem. A, łaskocze mnie! Chyba niezbyt mu się to podoba. Na pewno nie zamierzasz wykuć mi oka? Jak dziewczyny to wszystko znoszą? Malowanie nowych brwi na brwiach? Naprawdę? Nareszcie, perfumy! Nie, są damskie! Dalej, czas na przekąskę. Zwykłe jedzenie faceta to kanapka wielkości wieżowca. Kogo obchodzi to, że ta wrażliwa istota będzie ją jeść? W środku kryje się dorastający chłopak, któremu potrzeba wiele witamin. Jestem na diecie, zapomniałeś? Masz tu szklankę wody i lekkie śniadanie. A ja zjem twoją kanapkę, bo wyglądam jak prawdziwy facet.
Odżywianie twojego ciała jest dużo pyszniejsze. I żadnej nutelli, dzieciaku. Dasz radę. Ale sałatę możesz jeść. Okej, chodźmy poćwiczyć. Co za awangardowa para. Chłopak w krótkim topie i dziewczyna w za dużej bluzie. Noszą to co kiedyś. Musimy się przebrać. Bum! Od razu lepiej. Jesteśmy na siłowni i wszystko powinno być okej. Ale w torbie brata jest mała koszulka i leginsy. A siostra ma wielkie dresy i bluzę. Trudno się mówi. Chodźmy do przebieralni. Nie, nie, brachu, ty musisz iść do damskiej przebieralni. Czasami ciężko dziewczynie wpasować się na siłowni. Szczególnie, kiedy wygląda jak facet. Biegaj, biegaj, siostro! Musisz robić odpowiednie miny. Głęboki przysiad. Nie rób brzydkich min. To nie jest męska siłownia w krwi i pocie. Których ciężarków mam użyć? O nie, te są za ciężkie. Te też nie są dla mnie. Wezmę te, moja ulubiona waga. Nie chcę być napakowana. Raz, dwa, trzy, cztery. Ćwiczmy dalej. A teraz kolej mojej siostry. Nie ma co się ociągać. To poważna sprawa. Weź sporo ciężarów. Nie jesteśmy tu dla zabawy, prawda? Raz i dwa. Hashtag motywacja do ćwiczeń. Inni faceci na siłce byliby w szoku. Tak normalnie trenuję. Kogo to obchodzi, że wygląda teraz jak dziewczyna? Okej, więcej ćwiczeń z obciążeniami. A to poważne ciężary. Nie te zabaweczki, którymi bawiła się moja siostra. To duże ciężary. Nie dla mięczaków. Zaraz, jestem w ciele kobiety. Co dziewczyny tu zazwyczaj robią? Chyba coś takiego? Po takim ciężkim treningu możemy coś przekąsić przed telewizorem. O, siostra idzie. Wow, ale styluwa. Turban z ręcznika? Suszysz całe trzy włosy? Gazetka? No nieźle. Proszę, proszę. Siostro, dostałaś wiadomość. I teraz zaczną się prawdziwe kłopoty. Bo ma randkę z facetem, którego poznała w necie. Nie, to niemożliwe. Musisz iść. Teraz jesteś mną. Proszę, idź. A ja umyję ci samochód. Okej, umowa stoi. Zrobi wszystko dla siostry. Ugh, ale brudno. To ohyda, no ale cóż, muszę to zrobić. Założę rękawiczki. Co za złośliwy brat. Nic nie robi bezinteresownie. Teraz samochód będzie błyszczał. Oczywiście wygląda to nieco dziwnie. Dziewczynom przechodzącym obok bardzo się podoba. Wrzuć to na YouTube'a! Z okna wygląda inspektor. Dobrze się przyjrzyj. Ta zamiana ciał wszystkich nas zmieszała. Dokładnie go umyj, widzę trochę brudu. Tak ciężko być dziewczyną na tym świecie. Czas uszykować się na randkę. O nie, wybacz stary, ale wyglądasz zbyt męsko. Teraz siostra da bratu lekcję stylu. Czapka bejsbolówka? Won, mimo że jest różowa. I ściągaj tą kurtkę. Wybierz coś kobiecego i eleganckiego. Idziesz w końcu na randkę, prawda? Tak, ta różowa bluzka i czarna spódnica to idealny wybór. I obcasy oczywiście. Chyba wysokość obcasów przeraziła biedaka. Jak w ogóle można w tym ujść? Chyba połamie sobie nogi. Musisz trochę poćwiczyć. Idealnie, jesteś gotowy. Nadszedł czas. Ten koleś docenia jej mocny uścisk. Ale jej maniery ją zawodzą. Wow, kto tak trzyma kieliszek?
I to nieładnie tak zerować drinki. Ach, siostra nie miała czasu nauczyć brata dobrych manier. On chyba jest w szoku. Siedzenie z taką dziewczyną w restauracji to jak piwo z kumplem w barze. Bo ona tak się właśnie zachowuje. Bardzo dziwne. Może toast pomoże? Całowanie faceta? Nie, dzięki. Może chociaż wezmę ze sobą ciastka. Gdyby tylko wiedział, z jakim gburem był na randce. Albo lepiej, żeby nie wiedział. Jak dobrze być w domu. To był ciężki i bardzo dziwny dzień. Dobrze mieć siostrę, która zrobi ci herbatę bez względu na wszystko. Zmęczeni przygodami zasnęli na kanapie w salonie. Najpierw budzi się brat. A nie, to nie brat, tylko siostra. Juhu! Obudź się! Czar pryzł! Znów jestem sobą, a ty tobą. Ale to była zabawa. A teraz oddaj mi opaskę. Nareszcie wszystko wróciło do normy. Podobała ci się nasza magiczna zamiana? Która z sytuacji była najśmieszniejsza? Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych skeczy od Trum Trum.